Cześć! W tym odcinku skonfigurujemy router Huawei 4G Router 3 Pro do połączenia z internetem. Zaczynajmy! Zanim włączysz router, włóż do niego kartę SIM. Następnie podłącz zasilacz. I poczekaj, aż router się uruchomi. Może to chwilę potrwać. Z tyłu znajdziesz naklejkę, na której sprawdzisz m.in. nazwę sieci Wi-Fi i hasło do niej oraz adres IP urządzenia i domyślne hasło logowania do panelu administracyjnego. Przejdźmy zatem do konfiguracji. Wybierz nazwę sieci i wpisz hasło. Jeśli zobaczysz komunikat, że możesz połączyć się używając przycisku WPS, to wciśnij go na 2-3 sekundy na routerze i poczekaj chwilę. Nie będziesz musiał wtedy przepisywać hasła, a router połączy się automatycznie. Kiedy komputer połączy się z routerem, otworzy się przeglądarka, w której wyświetli się strona konfiguracyjna. Jeśli tak się nie stanie, uruchom przeglądarkę i wpisz adres strony 192.168.8.1. Teraz wpisz PIN do swojej karty SIM i kliknij Zapisz. W kolejnym oknie trzeba będzie wpisać domyślne hasło do panelu administracyjnego routera. Znajdziesz je na naklejce. W moim przypadku hasło to admin. Wpisuję je, klikam Zaloguj i czekam, aż wyświetli się kolejne okno, w którym również wpisuję to samo hasło. W kolejnych krokach zdecyduj, czy chcesz włączyć automatyczną aktualizację routera i skonfigurować sieć Wi-Fi według własnych potrzeb. Ja pomijam teraz tę czynność. Zawsze mogę później skonfigurować to w ustawieniach. Kolejny krok to ustawienie hasła logowania do panelu administracyjnego routera. Możesz zdecydować, czy hasło ma być takie samo jak hasło do sieci Wi-Fi lub wpisać nowe. Teraz kliknij Zakończ i poczekaj, aż router zapisze ustawienia. Gotowe! Router jest już skonfigurowany i połączony z internetem. Jeśli będziesz chciał w nim zmienić z czasem jakieś ustawienia, wystarczy, że wejdziesz na stronę 192.168.8.1 i wpiszesz ustalone wcześniej hasło. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.